Sponsorem programu jest Bonimet, producent suplementu diety Depribon, pomocnego w zaburzeniach nastroju w okresie jesienno-zimowym. Cholesterol zazwyczaj kojarzy nam się negatywnie. Jako czynnik, który może doprowadzić nas do miażdżycy, a w kolejnym etapie do zawału serca. Zapominamy jednak, że cholesterol jest nam niezbędny do życia i zdrowia, a jego odpowiedni poziom można utrzymywać metodami naturalnymi, jak odpowiednia dieta czy zioła. A jaka jest rola cholesterolu w naszym organizmie? Otóż jest składnikiem budulcowym błon komórkowych. Bierze udział w produkcji hormonów, m.in. estrogenów, progesteronu i testosteronu. Okrywa nerwy, działając jak materiał izolacyjny, a przy okazji wspomaga przepływ impulsów nerwowych między synapsami. Wzmacnia układ odpornościowy, ułatwia trawienie, jest elementem składowym żółci, która pomaga trawić tłuszcze, a także jest ważny dla przyswajania witamin A, D, E i K rozpuszczalnych w tłuszczach i wytwarzania witaminy D3 ze słońca. Powszechnie wiadomo, że osoby cierpiące na bezsenność mają kłopot z koncentracją, pamięcią, pogarsza się im nastrój i obniża libido. Niewiele osób jednak wie, że spadek ilości i jakości snu powoduje również obniżenie odporności organizmu. Osłabienie odporności ma także swój wyraz w obrazie krwi. Organizmy osób, które mają zbyt płytki sen, wytwarzają mniej leukocytów, białych ciałek krwi, co powoduje, że mają one na przykład większą skłonność do przeziębień. Zbyt mała ilość snu to także zwiększone ryzyko wystąpienia otyłości, cukrzycy typu drugiego, a także zapadnięcia na choroby serca. Zaburzenia snu o 40% zwiększają także ryzyko zachorowania na depresję. Nie można jednak zapomnieć o tym, że bezsenność jest jednym z objawów depresji, zwłaszcza gdy chory ma tendencję do wybudzania się w nocy lub nad ranem i ma kłopoty z ponownym zaśnięciem. Jak możemy zatem pomóc sobie, aby wyeliminować bezsenność? Oto kilka sprawdzonych sposobów. Kładziemy się codziennie spać o tej samej porze. Nie przejadamy się przed snem. Ważne jest odprężenie psychiczne, na przykład spacer. Dobrze przewietrzony pokój. Unikanie drzemek w czasie dnia, zwłaszcza wieczorem. Dotyczy to szczególnie osób starszych. Istotne jest też stosowanie ziół działających na sen. Choroba wrzodowa żołądka jest schorzeniem dość powszechnym. Polega na powstaniu ubytku ściany żołądka bądź dwunastnicy, który przechodzi poza warstwę błony śluzowej i dociera do warstwy mięśniowej lub też przebija na wylot ścianę przewodu pokarmowego. Wedle najnowszych badań jest to schorzenie o wieloczynnikowej genezie, choć dużą rolę przypisuje się bakterii Helicobacter pylori. Choroba występuje zwykle między 20 a 50 rokiem życia, choć spotyka się ją też u dzieci i osób starszych. Występuje częściej wiosną i jesienią. Zioła są często stosowane w tej chorobie, gdyż działają osłaniająco na uszkodzoną błonę śluzową żołądka. Mają też własności przeciwzapalne, przeciwbólowe, antybakteryjne, przeciwkrwotoczne oraz regenerujące ubytki ściany przewodu pokarmowego. W chorobie wrzodowej ważna jest dieta. Sama w sobie nie leczy wrzodów trawiennych, ale jest często niezbędna w terapii. Dieta w leczeniu wrzodu trawiennego powinna zawierać wszystkie podstawowe składniki pokarmowe z jednoczesnym wyeliminowaniem pokarmów nadmiernie pobudzających wydzielanie soków żołądkowych. Wykluczyć należy również te sposoby przyrządzania posiłków, które pogarszają ich strawność. Smażenie i pieczenie, a także wędzenie. Korzystne jest gotowanie, duszenie i pieczenie w folii. Pacjentom cierpiącym na tę przypadłość zalecamy w okresach październik-listopad i marzec-kwiecień, aby pili napar ziół przeciwrzodowych. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.